Harry Potter to świetna seria książek i filmów. Każda część jest ze sobą nierozerwalnie połączona i w każdej można znaleźć kilka detali i szczegółów, które łatwo można ominąć. Mimo że od premiery komnaty tajemnic minęło kilkanaście lat, to mam nadzieję, że w dzisiejszym materiale przedstawię wam kilka z tych detali, o których wcześniej nie wiedzieliście. Zapraszam do materiału. Na początku filmu widzimy okolice, w której żyją Darsleyowie. Sceny dziejące się przy Privet Drive 4 nagrywane były w studio, ponieważ właściciele domu żądali zbyt dużo pieniędzy za użytkowanie domu. Warner Bros zbudowało ulicę od podstaw, którą używali do końca serii. Harry ogląda album ze zdjęciami, który dostał od Hagrida. To zdjęcie to Lily i James, rodzice Harego. Kolejne przedstawia Hermione, Harego i Rona. Jest tutaj mały problem, ponieważ dzieciaki wyglądają inaczej niż ci, których widzieliśmy kilka miesięcy temu. Harry nie widział przyjaciół od zakończenia roku szkolnego. Zdjęcie zostało zrobione podczas kręcenia sequelu. Hedwiga przerywa Haremu chwilę nostalgii. Chce polatać, jednak Harry wspomina, iż nie może używać magii poza szkołą. Jeżeli spojrzycie jeszcze raz na klatkę, to zobaczycie, że w kłódce jest kluczyk. Wystarczy go przekręcić, otworzyć zamek, następnie otworzyć okno i po sprawie. Niepotrzebna jest tutaj magia. W pokoju Harego możecie zobaczyć m.in. wlepkę logo Gryffindoru. Jest to uproszczona wersja pełnego herbu domu Pottera. Jego szatę do Quidditcha, którą dostał w zeszłym roku i dwie koszule, które są znacznie większe niż czerwony strój. Harry nie jest mile widziany na Privet Drive 4, więc jestem bardziej niż pewny, że nie dostał nowej koszuli w prezencie. Prawdopodobnie należały do Dudleya. Koszulę z lewej Harry miał na sobie, kiedy razem z Ronem podążali za pająkami. Oprócz ubrań w szafie na ścianie przypięty jest proporczyk Gryfindoru, tym razem jest tam pełne logo. Na korkowej tablicy jest czerwono-żółty krawat, a na półce nad łóżkiem szkolna różdżka. Te wszystkie przedmioty nie są jakoś specjalnie ukryte. Możecie się zatem zastanawiać, dlaczego o nich wspomniałem. Otóż w książce, wszystkie przedmioty Harego ze szkoły były skrywane w skrytce pod schodami, tak aby Harry nie miał do nich dostępu. Nie chcę się czepiać, ale ta flaga przed chwilą była przyczepiona w innym miejscu. Po wyjść, szerzej omówię to na końcu materiału. W kolejnej scenie jest szalenie ciekawy szczegół, którego, jak mam być szczery, nie zauważyłem wcześniej. Zgredek, aby uniemożliwić haremu powrót do szkoły, pstryknął palcami unosząc tort. Później, w książce, Hary dostał wiadomość, że został oskarżony o używanie magii poza Hogwartem. W tym momencie Darsleyowie dowiedzieli się, że Harry nie może używać magii poza szkołą, przez co młody adept sztuk magicznych stracił jedyną kartę przetargową. No i wszystko byłoby super, jednak wtedy to do mnie dotarło. Hogwart nie śledzi czarodziejów używających magii, a raczej miejsca, w których się znajdują. Gdyby było inaczej, ministerstwo wiedziałoby, że to nie Harry użył magii, a domowy skrzat. Nora była dla Harego chyba największym szokiem w tej części. Nic nie zrobiło na nim takiego wrażenia jak do z Jednym z przedmiotów, na którym skupił się Potter, był stary zegar, nie wskazujący godziny, a raczej miejsce pobytu członków rodziny. Molly i Bill aktualnie znajdowali się w więzieniu. Ciekawe, co tam robili, albo kogo odwiedzali. Zegar przysunął zdjęcia w odpowiednie miejsce. Zwróćcie uwagę, że zdjęcia Freda i George'a są ze sobą połączone, co wskazuje, że są nierozłączni. Tarcza zegara ma zaznaczone takie miejsca jak szkoła, dom, więzienie czy dentysta. Ciekawe, dlaczego akurat dentysta, skoro czarodzieje raczej nie dbali o uzębienie w tradycyjny mugolski sposób. Profesor Slackhorn wspomniał o tym podczas zebrania klubu ślimaka. They teeth. And is that a Zauważyłem jeszcze dwie rzeczy związane z zegarem. Po pierwsze, nie są to łyżki, jak wcześniej myślałem, tylko części nożyczek. Po drugie, to chyba ten zegar jest popsuty. W pozycji Dom pokazane są zdjęcia bliźniaków i Rona, jednak w domu było więcej osób. Na piętrze była na przykład Gini, jej zdjęcie nie widniało na odpowiednim miejscu. Pełnoletni czarodzieje mogą używać magii poza szkołą. W tym przypadku Molly Wesley zaczarowała druty, aby zrobiły szal, czy coś w tym rodzaju. W tym momencie tradycyjne świąteczne swetry tracą trochę na wartości. Dotychczas myślałem, że pani Wesley sama je robiła, a od tego momentu jakoś inaczej patrzyłem na te prezenty. Harry Potter. Harry wylądował w sklepie Borgina i Berka. Jest to szalenie ważna lokalizacja w całej serii. Przede wszystkim w tym sklepie pracował Voldemort. W sklepie znajduje się szafa zniknięć, ale o niej pogadamy przy okazji analizy księcia Półkrwi, jeżeli kiedyś do tego dojdzie. Kiedy Harry się ogarnął, w gablocie możecie zobaczyć naszyjnik, który odegra ważną rolę w księciu Półkrwi. Pod tą szklaną kopułą znajdują się jakieś suszone głowy, podobne do skrzatów domowych. Trupia dłoń, która złapała Harego, to ręka Glory, która świeci tylko temu, kto ją trzyma. Ręka może również unieruchamiać ludzi, którzy na nią patrzą, oraz otwierać zamknięte drzwi. Historia lubi się powtarzać. Kiedy Hermiona pierwszy raz spotkała Harego rok temu, naprawiła mu okulary za pomocą zaklęcia, co nie powinno mieć w sumie miejsca. Tym razem zrobiła to samo, co również nie ma sensu. Hermiona nie tylko nie jest pełnoletnia, ale też znajduje się poza szkołą. Używając zaklęcia naprawiającego okulary, skazała się na konsekwencje, których o dziwo nie wyegzekwowano. Swoją drogą Harry był zdziwiony czarami Hermiony. Ciekawe, skoro rok temu użyła dokładnie tego samego zaklęcia. Ta scena jest najważniejszą w całym filmie, ponieważ jest katalizatorem wszystkich przyszłych wydarzeń. Jestem pewny, że już gdzieś o tym słyszeliście, ale jest to tak ważna scena, że usłyszycie to i tym razem. W księgarni Lucjusz Malfoy z kociołka Ginny wyciągnął jedną książkę. Po wymianie uprzejmości oddaje jej dwie książki. Jedną z nich jest dziennik Toma Riddle. Prawdopodobnie Lucius nie wiedział jak z niego korzystać, więc postanowił wykorzystać rodzinę, której nienawidzi. Kolejna próba powstrzymania Harego przed Hogwartem miała miejsce na stacji kolejowej. Zgredek zamknął przejście między peronami 9 i 10. Tylko, że Ron i Harry o tym nie wiedzieli. W pełnym biegu uderzyli w ścianę. Hedwiga nie byłaby zadowolona z takiego przebiegu sytuacji. Powiedziałem, nie byłaby, ponieważ w tej scenie zwierzak Harego jest sztuczny. Harry i Ron nie dali za wygraną i użyli Forda Anglii, aby dostać się do Hogwartu. Szybko dogonili pociąg, jednak lekko spanikowany Ron stracił panowanie nad samochodem, wpadając w powietrzny poślizg. Drzwi auta się otworzyły, a z zewnątrz wypadł Harry. Zapinajcie pasy, serio. Kiedy Harry kurczowo trzymał się drzwi samochodu, zobaczcie na okna pociągu. Ewidentnie uczniowie zauważyli, co dzieje się za oknem. Szkoda, że nie powiadomili konduktora lub kogoś z obsługi. Widocznie to był wagon zarezerwowany dla Slytherinu. Po długiej podróży i lądowaniu na drzewie, Ford Anglia odjechał w siną dal. Ciekawe jest to, co stało się z prawdziwym autem. Podczas kręcenia filmu użyto 16 różnych samochodów, z czego 14 zostało zniszczonych. W 2005 jeden z ocalałych egzemplarzy został skradziony ze studia Southwest Film. Nikt nie wiedział jak, kto i dlaczego ukradł auto. Rok później samochód odnalazł się w okolicach ruin XIV-wiecznego zamku. Model i kolor auta JK Rowling bazowała na samochodzie jej przyjaciela ze szkoły. A teraz opowiem Wam o jednym z najciekawszych szczegółów, który łatwo było ominąć. Ron pochodzi z rodziny łezlejów, którym się nie przelewa. Z tego powodu przekazują sobie szaty czarodziejów z roku na rok. Nic w tym dziwnego, dużo osób tak robi, ale ten detal w filmach jest tak drobny, że wielu z was mogło go ominąć. Szaty Rona są bardziej wypłowiałe niż innych. Fred i George coś szanuje tą serię. Jakiś czas wcześniej Lockhart dał Haremu zestaw książek. W tej scenie możecie zobaczyć, że Harry ich używa. Wakacje z Wiedźmami, Podróże z Wampirami, Włóczęgi z Wilkołakami. Oprócz tych książek Gilderoy Lockhart napisał jeszcze Rok z Yeti, Wędrówki z Trollami i kilka innych. Podczas lekcji transmutacji profesor McGonagall przy jej biurku znajdują się dwie tablice. Co ciekawe, jedna z nich to lustrzane odbicie drugiej. Sama tablica pokazuje przebieg zaklęcia, którego mają się nauczyć. Po niefortunnym upadku i próbie leczenia ręki przez Lockharta Harry trafił do skrzydła szpitalnego. Pani Pomfrey podała haremu eliksir Skelego. Formułę Skelego opracował Linfred ze Stinchcob, protoplasta rodziny Poterów. Napój, który pił Harry, stworzony był przez jego przodka. Potterer łączył ich ród z rodem Peverell, dlatego właśnie peleryna niewidka była w jego rodzinie od pokoleń. Jęcząca Marta była postacią z całej franczyzy, którą lubiłem najmniej. Jednak czy wiedzieliście, że aktorka wcielająca się w tego jęczącego ducha, Shirley Henderson, w momencie nagrywania filmu miała 37 lat? Mając prawie cztery dychy na karku, grała 16-letnią dziewczynkę. Jest to najstarsza aktorka wcielająca się w rolę ucznia Hogwartu. Podczas spotkania klubu pojedynków Lockhart pokazał jak się nie bronić. W obawie o zdrowie uczniów razem ze Snape'em chcieli najpierw nauczyć ich blokowania zaklęć. Oczywiście losowo wybrani uczniowie to Harry i Draco. Po uderzeniu Harego przez dosłownie sekundę widać członka ekipy filmowej trzymającego kamerę. Ciężko go zauważyć, ponieważ wzrok skupia się na profesorze Snape'ie i Malfoju, jednak kiedy raz go zobaczycie, to już zawsze wasz wzrok będzie tam wędrował. Harry przeważnie jest w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Tym razem trafił do biura dyrektora Hogwartu. Zanim pojawił się Dumbledore, Harry zauważył Feniksa. Ten spalił się, a Harry, jak zwykle, był jedynym świadkiem. Fawkes i Harry byli ze sobą już związani. W rdzeniu różdżki Harry'ego znajduje się pióro Feniksa. Ten ptak oddał jeszcze tylko jedno pióro, które znajduje się w różdżce Voldemorta. Do not speak his name. Richard Harris, który wcielał się w Dumbledora, myślał, że Feniks jest prawdziwym, wydresowanym ptakiem. He that Fox was real. Jeżeli też tak uważałeś, to przepraszam, ale za chwilę zniszczę ci dzieciństwo. Otóż, Fenix Fox to robot lalka. Chwilę później Hagrid w swoim stylu wchodzi do gabinetu. W prawej dłoni trzyma koguta. No nic nadzwyczajnego, w końcu Hagrid jest gajowym. Martwy kogut ma tutaj jednak większe znaczenie. W książce dowiadujemy się, że wszystkie koguty zabiła Ginny w transie. Tom Riddle chciał pozbyć się jedynej rzeczy, która zagrażała Bazyliszkowi. Według legend pianie koguta lub zapach łasicy może zabić Bazyliszka. Po wypiciu eliksiru wielosokowego Harry i Ron zmienili wygląd, jednak ich głos pozostał bez zmian. Bloody hell! Tak właśnie działa ten eliksir, jednak w Czarze Ognia Barty Crouch Jr. podszywając się pod Alastora Moody'ego mówił jego głosem. Albo jest to wielki błąd, albo Crouch idealnie naśladuje głosy. We wspomnieniu Toma Riddle Dumbledore wspomina dyrektora DiPeta, ówczesnego dyrektora Hogwartu. W tym czasie Albus był nauczycielem obrony przed czarną magią oraz transmutacji. Jego interakcja z Tomem jest dokładnie taka sama jak z Harrym. Oboje wiedzieli coś, czego nie chcieli ujawniać. W chatce Hagrida Lucius przyniósł podpisany dokument mówiący o zwolnieniu Dumbledora. Zwróćcie uwagę na ministra magii, który zrobił krok do przodu chcąc złapać za pismo, jednak Albus mu przeszkodził. Knot nie chciał zwolnienia Albusa, ponieważ każdego ranka wysyłał mu sobie z prośbami o radę. Cornelius był po prostu uzależniony od dyrektora Hogwartu. Kilka chwil później Harry i Ron dowiedzieli się, że muszą podążać za pająkami. W wielu wywiadach Rupert Grint wspominał, że ciężko znosił tą część filmu, ponieważ boi się pająków. Really? Pod koniec filmu dzieciaki chciały podzielić się swoimi odkryciami z Lockhartem, który miał pokonać Bazyliszka. Wbiegając do jego sali możecie zobaczyć, że wszystkie obrazy wraz z ogromnym portretem siebie malującego siebie zostały usunięte. W gabinecie nauczyciela na jego biurku jest peruka, co wskazuje, że nie tylko jego przygody są fałszywe. W Komnacie Tajemnic Gilderoy użył różdżki Rona pozbawiając się pamięci, o czym wspomnę później. W głównej komnacie Tom Riddle wyjaśnił Haremu znaczenie swojego imienia i nazwiska. Machając różką w powietrzu, napisał Tom Marvolo Riddle, co zmieniło się w I am Lord Voldemort. W różnych krajach imię Toma pisze się inaczej, ponieważ Jestem Lord Voldemort pisze się zupełnie inaczej. Na ekranie widzicie teraz kilka przykładów. Moje ulubione imię pochodzi z Danii, a twoje? Miecz Gryffindora to legendarny miecz należący do Godryka Gryffindora. Pierwszy raz pojawił się w książce Harry Potter i Komnata Tajemnic, gdzie Harry wyjął go z Tiary Przydziału w krytycznym momencie i zabił nim Bazyliszka. Albus Dumbledore powiedział Haremu, który obawiał się, że jest dziedzicem Slythery'na, że tylko prawdziwy Gryfon może wyjąć ten miecz z Tiary Przydziału. Miecz Gryffindora służył do niszczenia Horcruxów. Albus Dumbledore najprawdopodobniej tym mieczem zniszczył pierścień kadmusa Peverella. W książce Harry Potter i Insygnia Śmierci odegrał dużą rolę. Ron zniszczył nim kolejnego Horcruxa medalion. Także tym mieczem Neville Longbottom odciął głowę Nagini i pośrednio przyczynił się do śmierci Voldemorta. Na początku tego materiału wspomniałem, że Zgredek wychodząc z szafy Harego miał na głowie skarpetę. W ostatniej scenie filmu Harry przechytrzył Luciusza, wkładając w dziennik swoją skarpetkę, tym samym uwalniając domowego skrzata spod tyranii Malfoja. Wściekły blondyn wyciągnął różdżkę i wyprzeptał Awada. Jednak nie zdążył dokończyć zaklęcia, ponieważ wyzwolony z Gredek powstrzymał atak. Lucius chciał użyć niewybaczalnego zaklęcia Awada Kedavra, zabijając Pottera. Gdyby mu się udało, to seria filmów i książek skończyłaby się dużo szybciej, a sam Lucius spędziłby resztę życia w askabanie. Pora wrócić do Gilderoy'a Lockhart'a. Harry Potter i Komnata Tajemnic to jedyny film we franczyzie posiadający scenę. nadzieję, że mimo kilkunastu lat po premierze filmu z tego materiału dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, na pewno to pomoże w zasięgach tego materiału. Trzymajcie się na razie.